Cześć, dzień dobry, witaj. Dzisiaj, to jest w niedzielę 12 czerwca, w wiadomościach słyszy się o marszach przeciwko powszechnemu dostępowi do broni w USA. Ja nie chcę pisać o broni, bo nie znam się na tym. Co więcej, byłem w dzieciństwie i młodości chyba pacyfistą, aczkolwiek teraz chyba nim nie jestem. Ale chciałbym o randze nauki i argumentach naukowych. Bo uważam, że broń nie jest sexy i nigdy nie zrobiłbym sobie zdjęcia z bronią, tak jak niektórzy politycy. Więc broń nie jest sexy, a właściwie być może jest sexy, ale zależy dla kogo. Wiele w Polsce ostatnio jest głosów, które mają na celu zwiększenie ilości broni w posiadaniu obywateli. Jednym z ważnych wydaje się argument, że wybuchła wojna Rosji z Ukrainą. W Ukrainie jest wojna, a my mamy być bezpieczniejsi, jeśli broń będzie w każdym domu. No, bo gdyby na przykład najechali Rosjanie, Polskę i tak dalej. Takie argumenty przywodzą mi niestety na myśl szarżę ułanów na czołgi przedstawioną w filmie Lotna Andrzeja Wajdy. Ta cała scena jest oparta na legendzie, na jednym fakcie historycznym. 10 września 1939 4 szwadron 17 pułku ułanów wielkopolskich zaatakował niewielką niemiecką grupę pancerną nad rzeką Mrogą. Śmieszność takiego myślenia jest oczywista w epoce najbardziej cyfrowo wspomaganej i technologicznie zaawansowanej wojny w Ukrainie. Wiadomo, że ta wojna to jest wojna zaawansowanych technologii. Ale uderza mnie w tym wszystkim fakt pomijania w dyskusji naukowych argumentów, danych, którymi dysponujemy. W eksperckich wypowiedziach pojawia się czasami na przykład stwierdzenie oparte na takich danych. To znaczy, morderstwa i napady w Polsce z użyciem broni są dokonywane z bronią zakupioną nielegalnie, bez pozwolenia. Wnioskiem jest, że w Polsce legalny dostęp do broni jest dobrze regulowany. Politycy rzadko odwołują się do takich argumentów, to znaczy do danych i badań. Najbardziej mnie jednak przekonuje sytuacja w USA. Ostatnio Uvalde w stanie Texas 19 dzieci z podstawówki i dwoje nauczycieli straciło życie, bo jakiś młody człowiek zdecydował o strzelaninie ze strzelby. Wcześniej w Buffalo 10 osób zostało zabitych w warzywniaku przez tak zwanego białego supremacystę, to jest zwolennika wyższości rasy białej nad innymi kolorami. Wstępniak odredakcyjny z ostatniego pisma popularno-naukowego pod tytułem Scientific American, dodajmy pisany z bólem przez redaktorów, jest jednoznaczny i używa właśnie argumentów naukowych. Więcej broni nie hamuje przestępczości. Co więcej, broń, cytuję, zabija każdego roku więcej dzieci niż wypadki samochodowe, chodzi o dane w USA. W ciągu roku od strzałów ginie więcej dzieci niż dyżurnych policjantów i czynnych żołnierzy. Koniec cytatu. I jeszcze dodatkowy cytat. Do 2020 roku w wypadkach samochodowych zginęło około 8 na 100 tysięcy osób. Około 10 na 100 tysięcy osób zmarło z powodu obrażeń od broni. Koniec cytatu. I takie argumenty do mnie trafiają. Podobnie zresztą z innymi dyskusjami. Greta Thunberg przekonuje mnie nie dlatego, że jest młodą pipi pończoszanką, choć takie skojarzenie dodaje jej uroku, przynajmniej w moich oczach, ale dlatego, że jej głównym artykułowanym pragnieniem jest potraktowanie poważnie argumentacji 97-98% naukowców, ekspertów klimatycznych, którzy wykazują, że nadchodzi katastrofa klimatyczna. Nauka ma znaczenie polityczne. I to jest coś, co chciałbym
ze szczególnym naciskiem podkreślić. Najlepiej o znaczeniu nauki wiedzą młode Afganki, którym talibowie zakazują dostępu do niej. Nie dajmy wodzić się za nos rodzimym talibom fotografującym się z bronią. Takie argumenty to nie są argumenty, to jest pusta, z racjonalności wyzbyta propaganda. Tak samo jak propagandą, a nie argumentacją, są marsze militarne aplikowane naszym dzieciom przez niektórych kuratorów i kuratorki. To są niestety smutne fakty. Nauka ma coraz mniejsze znaczenie, a coraz większe propaganda i dostęp do mediów i zawłaszczanie tych mediów. A chodzi o życie. W przypadku broni jest to szczególnie istotne. Wszystkiego najlepszego.